Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w drugim epizodzie z Factorio. Witam, witam i o zdróweczko was pytam. Jeżeli ktoś z was się zna na tej gierce, to dajcie mi jakieś rady, co jak powiem robić. Jestem świeżakiem, nowym graczem, ja nic tu nie ogarniam. Ale pamiętajcie, żeby gdzieś tam z kulturą osobistą do mnie podchodzić, bo jeżeli będziecie kazać mi coś robić, albo mnie zmuszać, albo klejać na mnie swoje potrzeby budowania czy coś, to jakby spierdalajcie, jakby spokojnie. Niektóre problemy chcę rozwiązać samemu, ale też potrzebuję rad, jak to mniej więcej rzeczy działają, żeby widzieć, gdzieś tam coś robię nie tak, okej, powiedzcie, ale bez wpierdalania się, nie? A wiem, trudno takie rzeczy zrozumieć, trudno jest zauważyć różnicę między wpierdalaniem się a radzeniem, ale spokojnie, spokojnie, nie bądźcie chujami po prostu, nie? To wydaje mi się, że dużo pomoże, na 100%. Dobra, weźmy to, dorzućmy tego trochę. I teraz tak, co ja bym tutaj chciał zrobić? O, taśmociągi, dawać te taśmociągi od razu. Proszę cię. Dobra, i teraz tak. Ja będę chciał zrobić stąd podajnik w drugą kolejną stronę. Ale najpierw nie połączę tego, bo to będzie przypał, jak tak zrobię. Aha. A kurwa. Trochę będzie. Taka, to bym powiedział tak. Droga inwestycja to będzie, naprawdę. Okej. Czy mogę zrobić piec? Potrzebuję przyspieszyć produkcję. Produkcję rzeczy. Okej. W ten sposób. Tu dam podajnik w drugą stronę. Tak. Dobra, pakuj tam to, pakuj. Na spokojnie tam. Nie przejmuj się w ogóle. Razu, dawać mi więcej. Trochę to zejdzie, ale tak mi zależy mi na tym, że to się samo robiło. Chcę wiedzieć, jak to się będzie samo robiło. To będzie się dało tak zrobić łatwo, jak ja bym chciał, że to zrobić łatwo. Dobra, nieważne. Działaj na razie. Na razie tam działaj i się nic nie przejmuj. A ja bym chciał w gruncie rzeczy pełno tych Jobsonów. Brakuje płytek, co nie? Na szczęście dwie są na jedną produkcję, więc... Wait, czy ja dziś przypadkiem nie zbudowałem? Taśmociąg. Patrz, zbudowałem przypadkiem. O ja pierdziele, to trochę zajmie. O Jezus. Ale nigdzie się nie śpieszę, więc to spokojnie. Okej, 16 mówisz. Dobrze, czyli jakby w sumie linia to będzie leciała sobie. Tak, ciup. Tu będzie leciała.
tędy będzie leciało, tędy, tędy, tu. Teraz tędy będę przechodził i tu bym chciał to drzewo usunąć. I w sumie jeszcze jesteśmy w domu, nie? Tak by the way. No serio. To jest to, czego ja potrzebuję tak naprawdę. Więcej, więcej, więcej. A, okej. Okay. Teraz inna sprawa mi interesuje. To się zaczyna impreza, bo w sumie... W sumie skoro już tutaj dojeżdża... No jak one mają się karmić? Aha... No ja potrzebuję jeszcze jedną rzecz zrobić, zanim się tym zajmę. Jak ona wydaje te przedmioty? Czy jakby on naturalnie już wie, dokąd ma wkładać? O kurwa, może niepotrzebnie to zbudowałem? O fuck. Nie pomyślałem o tym kompletnie. Jak następuje podawanie tego w ogóle? W sensie... na jakiej zasadzie mogę stąd wyjmować i wkładać rzeczy? Mogłem trochę popłynąć, powiem szczerze, z tym moim planowaniem. Oj, mogłem popłynąć. Kurde. Dobra, i teraz jeszcze jedną rzecz bym chciał. Tak już tutaj mam to porobione. Dobra, i teraz zróbmy tak, taką symulację zróbmy, nie? Bo on teraz, ja bym chciał od niego, żeby on robił tak. Tędy już będzie sobie jechało. To nie? Niech tam już, wiesz, przepalają się, bo w sumie po co ma to czekać na jakieś zaproszenie. W gruncie rzeczy. Chciałbym, żeby to się już przepalało. Dokładam tu połowę, niech tam się przepala. Okej, tu dokładam całość. Tak, nie, dobra, jeszcze połowę. Tutaj jeszcze dołożę to w sumie. Skoro mam ten węgiel, mogę tam im dorzucić, po co mają to mieć. Wait, to tu się stało? Chyba przypadkiem to kliknąłem, co? Wydaje. On tu będzie przerzucał? Tak, spoko. Teraz ja bym chciał, żeby to było w tą stronę, ale najpierw. Najpierw bym chciał jedną rzecz zobaczyć. Ja mogę zrobić podajnik i skrzynkę tu. Wait, nie tak. Podajnik stąd do skrzynia i stąd tak, płytki kładzie już. Hej, super. Okej, ale tu się kończy teraz węgiel znowu. Hej. Korzystajmy to teraz. Zostawmy. Weźmy na razie ten piec.
chyba, nie? I zróbmy w ten sposób. Tu jest to. Tu jest drugi. Co nie? Może w ten sposób? Zostawmy na razie jeden piec. Będzie mi łatwiej to ogarnąć. Ten tu podaje węgiel, tak, ten tu, idę dalej, super. Teraz. Idziesz tam. Wygarnijmy to w końcu w ten sposób, jak to powinno być zrobione. Oddajesz to. Ty się cofasz tam. I jedziesz. Come on. Produkcja jedzie. Woo-woo. Dobra. Linia produkcyjna ruszyła. Masakra. Dobra, i teraz... dokończmy ją teraz. Tak. Teraz ty będziesz... pakować stąd do tego. Dobra, dorzućmy drugą, bo to będzie za wolno szło. To tu. A ty to tu. O, what the fuck? On to robi, ty. Ten typiarz to robi. No, pana to. Normalnie palą tam, głupa. Kurwa. A czy teraz ten nie ma jeszcze paliwa? Okej, okay, rozumiem już problem. Dobra. Będziesz pakował tu, tu prąd, będziesz pakował prąd, tu i tu. Ty będziesz pakować stąd. Stąd tu będziesz pakować. Nie, tak nie może być. Znaczy, tu będę mógł ogarnąć to, tak. Ty będziesz wracał z powrotem. Będziesz kładł stąd tu, stąd tu. To zadziała w ten sposób? Ja nie mogę go sobie złapać, patrz.
Wait. Czekaj. Trzeba jakoś inaczej zrobić. Dobra. Okej. Dobra, i ten będzie tak działał, nie? No tu podobna sytuacja będzie. Ja tu będę chciał... Tak, będę potrzebował to jeszcze rozszerzyć. Trzeba wydłużyć tą drogę. Dobra. Produkcja, patrz. Ja będzie tu przekładał? A ty na końcu będziesz tu przekładać. What the fuck? Przepiękna gra, można robić takie bezużyteczne rzeczy. What the fuck? I on tu tak przekłada i przekłada. No zajebiście. Nie, no, serio, moja ulubiona gra. Będzie się zapychać, Jesus. No trochę jest zapychanie, nie będę kłamał. A, bo to teraz to się będzie powoli zużywać jeszcze, nie? No tak, jeszcze tu trzeba doprowadzić ten. Aha. Dobra, działamy, to powoli będziemy to działać. W gruncie rzeczy tu mogę sobie dorzucić. Z czego się robi piece? Kocioł parowy mogę zrobić, fajnie, fajnie, ale to nie o to mi chodzi. A z kamienia. W sumie to już mamy, co nie? To już będzie działać w tą, a teraz potrzebujemy coś z powrotem, żeby było. Ale jak to zrobić? Żeby tą samą wykorzystać jeszcze raz? Chyba się nie da. Na razie przynajmniej. Dobra, nieważne. Potrzebuję tego. Potrzebuję więcej piecy. Więcej pieców, więcej. To jest jakiś dziwny twór, co ja tu robię, naprawdę. A trochę tych pieców porobimy. Może działać.
Okej, to można jechać dalej. I tu można dać tą skrzynię. No nie wiem. No dobra. W takim razie. Nie wiem, czy ja chcę to w ten sposób zrobić. Uff. Na razie nie. Zróbmy tu taką oszukaną linię. Wait. Bo chciałbym, żeby gotowe rzeczy już były, nie? I on tu jeździ z tym węglem, robi ten węgiel, co nie? Ja bym chciał zrobić dłuższą linię tego. Czekaj. Ja bym chciał to inaczej zrobić w takim razie. Spróbuję to zrobić trochę inaczej. Chwila, potrzebujemy to usunąć. Nic przez te drzewa nie widzę. Dobra. No idzie sobie dalej prosto. Tu zawraca. Tak sobie jeździ, nie? I dokarmia wszystkie zwierzaki, które po drodze spotka. Teraz zrobimy tak. Ten dokarmia tego. O Jezu, to jest właśnie to, nie? Jakby tą linię ustawić. To węgiel jeździ w obiegu. To jest super. To mi się podoba. Tu jedzie węgiel. Kto potrzebuje, to pobiera, nie? Ale... to później z tym zrobić. Ten to będzie jechał spokojnie. Ten będzie te piece napełniał. I jakby od tej strony trzeba było zrobić to. Na razie jest mało możliwości, ja wiem o tym, bo tutaj też pewnie kwestia gry jest ograniczona. Z tej strony jest dostęp do węgla. Zróbmy te piece. Teraz tak, on podaje węgiel do tego środka. No nie? Tu podaje. Teraz ja bym chciał, żeby on brał skądś. Ej, spróbuj może od tamtej strony, wait. Jest piec. Piec potrzebuje węgiel. Więc on łapie węgiel i zjada samemu oczywiście. I przekłada temu. No nie? Co tak? I później ten... Ale czekaj, czy ja mogę zrobić to więcej? Mogę. O Jezu, dopiero dzielaj tego. Będzie. Taśmociąg w każdym polskim domu. Czup. Napierdalamy. Teraz podjeżdża ta linia. I on potrzebuje wpakować mu te płytki. Co nie? No tak. Kurwa, ja trochę może przesadziłem z tymi taśmociągami, ale przyda się. Teraz on potrzebuje wziąć
płyteczkę stąd. Ale może nie stąd. Wait. Z drugiej strony. On będzie chciał wziąć płyteczkę z tego punktu. I zapakować do niego, nie? Taki jest jego plan. A ten będzie za to karmił go węglem. Będzie jechał dalej. Jakby on będzie mógł łapać, dawać mu. Później kolejny z ziomeczek będzie pakował, że ten nie będzie zostawał już węgla. Wait, czekaj, jeszcze. Jeszcze więcej potrzebujemy. Mam pojęcie, czy to do czego doprowadzi. Yeah, wait. Co to jedzie w drugą stronę? What the fuck? Wait, 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 bro. What the fuck? Okej. Okay. Teraz stąd będziemy mieć Bobasa, który będzie pobierał gotowe rzeczy i kładł do skrzyni. I ten będzie go karmił. Czyli mamy teraz tak. Z tej strony. Skrzynia. Ten bierze z ziomka pokój do skrzyni. Tutaj dajemy piec. Ten piec jest karmiony węglem. Tutaj linia daje mięsko. Te mięsko musi być też nakarmione. I tu jest linia produkcyjna kolejna, będzie szła. Dobra. Teraz tutaj zajebiście jest, ponieważ ten bros jest skrzyneczka. Ten on bierze do skrzyneczki, ten karmi brosa. Tu stoi piecyk. Kurwa, za mało miejsca jest. God damn it. Dobra, chuj. Tu jest puste miejsce, zajebiście. No, optymalizacja. Na pełnej, kurwa, kurwie. Naprawdę, wow. Super. Ale spokojnie, tutaj jest. Tak. Teraz tak. Stąd jest. Stąd jest podajnik do pieca. Tu jest piec. Tu jest podajnik z pieca do skrzynki. Tu jeszcze dwa takie ziomeczki do karmienia, co nie? A to nie ma problemu, bo ja to po prostu dorobię.
tak małych jest? Dlaczego nam przestał jeździć? A, bo tam się skończyło. Co jest dziwne, dlaczego kolejki nie ma, nie? To mi, kolejka. Masz to łachudro. Szamaj to łachudro. Szamaj to. Super partia. Ile to ma przerwy w takim razie? 1, 2, 3, 4, 5. Tu będzie kolejne. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Tu będzie jeszcze jeden. 3, 4, 5. A, za daleko to już jest. Ale wszystko mam, kurwa, za mało, nie? A, pierdziele. Pojedę mu napakować tego węgla, bo już zaraz krew zaleje. Wszystko zajmuje tyle czasu. Ja wiem, kończy się benzyna. Łapaj paliwo. Łapaj. Ja tylko mam mnóstwo, dlaczego ja to nie zrobiłem w ten sposób? Już bym mogło to pracować, nie? Na siebie. Jezus. W sumie... Też niech stoi już. Czy mam więcej tego? Mam. Łapaj od razu. A tu brakuje jeszcze ładownicy. Dobra, luz. Penta pakuje też do skrzyni. O Jezus. Kurde, ale to naprawdę jest... Tu jest dużo zarządzania tym wszystkim. Ale szczególnie, że teraz mam mało możliwości, chociaż później będzie miał dużo możliwości, ale też... To będzie takie bardziej skomplikowane, tak podejrzewam. A na pewno brakuje mi tego, żeby wykorzystać jednej linii produkcyjnej do jednej rzeczy, nie? Żeby tutaj leciało węgiel i to wszystko, nie? Ja bym chciał zrobić tak. Taki zamknięty obieg. Tu wlatuje węgiel. Niepotrzebny węgiel wraca na linię, idzie tu i znowu wraca do tego obiegu i znowu jakby... Tylko, że coś, co by wyciągało poszczególne rzeczy, by było potrzeba zrobić, nie? To jest pewnie duży problem. Z tego wziąłem? Z tego nie? Ten nie zrobił żadnego? Wait. Tego? To mu dopiero wsadziłem. Dobra, teraz tak. Więcej tego potrzebuję na pewno. Ale też dużo więcej tych. Ojej, dużo więcej. Teraz tak, jakich mi brakowało? Ten, żeby go zatankował. Tego tankować. Tutaj tego tankować. Tutaj skrzynka. I stąd tu. To nie? To tak. A, no i tu jeszcze jeden piec, nie? Będzie.
A jeszcze jedną skrzynkę bym potrzebował. 8 żelaznych płytek. Na spokojnie, kurwa, na spokojnie. Już wam to wszystko daję. Nie płaczcie tutaj. A, nie ma węgla. Spoko. Te przerzucają słodziaki. Słodziaki. Dobra. Węgiel na ma... O, gdzie to tutaj było? Przypalaj tam, przypalaj. Co szła? Przypalaj. Jak tam? A masz już wszystko, dobra? To dawaj więc. Aha, dlatego tutaj nic nie było w tym, bo on przekładał już. Dlatego, dobra, to ma sens. Teraz potrzebowałbym mnóstwo tych ziomeczków. Like mnóstwo. Kilka takich. I mnóstwo tego. Dobra. Jak ten karmi tego. Ten przerzuca stąd tu. Ten przerzuca stąd tu. Będzie stąd. Stąd i stąd. Ten będzie tu pakował. Ten będzie pakował stąd tu. To nie? Tak. A ty? Ten. A ten wraca. Do obiegu z powrotem. Jak nie potrzeba, to nie potrzeba. Dokładnie. Wow. Jestem zakochany w tym systemie. Jestem zakochany po prostu. Beznadziejnie zakochany. Gdzie moja postać podjeżdża? Halo? Była trochę tak unlucky wyszło, bo... Może więcej tego zrobić. Dobra. Wait. W tą stronę! Rzeczy. Ja wiem, że mógłbym już zacząć robić coś innego, ale chciałbym, żeby to pracowało na siebie, żebym nie musiał nad tym patrzeć w ogóle. Tutaj ten węgiel jest, co nie? O, ja pierdolę. Dobra, i bym chciał tutaj teraz... Jeden, żeby wrzucał... Jak kucał, nie? I teraz on będzie wrzucał stąd tu. Myślę, nie? Wiem, że tu potrzebuję węgla, ale
Będziemy działać z tym węglem już. I tu płyteczki będą. Cały czas płyteczki będą w produkcji. Cały czas idzie produkcja płytek. Tak do pełna. Wiem, że to cały czas będzie potrzebne. Jak nie, to trochę przypał, ale już mam. Bo tu jeszcze węgiel, nie? Dobra, i co bym jeszcze tu chciał? Propo? O Jezu, przecież tu jest taka... Ojej. Ten nawet nie pracuje, bo tutaj tak wszystko zużywa ten pierwszy. Dobrze. O to chodzi, nie? Żeby ta produkcja była w ruchu cały czas. Co tam jest to takie? To jest ropa naftowa. Teorii już mogę ropę naftową? What the fuck? Ona wybiła, czy jak? Aha, i on tu podaje. Przydałoby się ich więcej, co nie? Prawdę mówiąc, tak. Przydałoby się więcej, bo teraz produkcja jest nieoptymalna. Zróbmy to. Bo i tak mam dużo węgla. Nic nie ma nawet, dobra. Tego mogę mnóstwo zrobić. Super, to się przyda, ale to za chwilę. Musimy kamienia zdobyć. Pięć na jedno. O Jezu, muszę to ręcznie wykupywać jak zwierzęta po prostu. Dobrze, ale w sumie resztę z tego zrobię w następnym odcinku, bo tak naprawdę to, co chciałem teraz zrobić, to zrobiłem. Więc dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jak coś, to piszcie w komentarzach. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, siemanko, no i cześć. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, wszystko. Aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdziecie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostaniesz wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 zł, które jesteście wspierającymi ptasiakami. Za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, które spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. Więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.